Zostawcie suba! Zostawcie suba! To się... Klauna naprawdę spory okres. Dzisiejszego dnia. Mm, jest 5 tysięcy osób, mimo że jest trzecia 20, Ale doszedłem do informacji, które mają powiązanie. I mówią o tym, że niestety. Ale to, co insider. Znaczy, no niestety. No niestety, niestety. Insider na początku, jak prowadziłem poprzedniego streama. Powiedział, że. Podejrzewa, że jest to zaplanowana akcja marketingowa. Uwaga, spotet Koszalin. Gdzie spotet Koszalin wypierał się, że, że tak jest. I słuchajcie. Yy, moja znajoma, Nadia, wysłała mi pierwszego screena. Yy, I powiedziała, że Koleś, który jest założycielem Spotet yy, Koszalin. Wrzucił na swojego Instagrama coś takiego. Czekajcie. Proszę bardzo. To jest jego konto i napisał Ale poszło. Czyli co? Czyli Ale poszło z, z akcją marketingową klauna. Dlaczego tak mówię? Zaraz dojdziemy do reszty. To jest jego konto na pewno, ze względu na to, że to jest yy, konto, którego on używa na swoich socjalach. Yy, także bardzo bardzo ładna akcja Tomku. Yy, Tomasz jest założycielem Spotet Koszalin. Patrzcie. Tomek, bardzo fajna akcja. Naprawdę super. Yy, jeżeli byłbyś, nie wiem, gościem odpowiedzialnym za socjalki, to no, spropsowałbym cię naprawdę mega, by, by, dostałbyś premię. Zobaczcie. CEO w Spotet Koszalin. CEO Sp Spotet Koszalin jest z Bobolic, czyli z miejscowości, o których mówiliśmy. Tomasz Piskorowski. Tomek, bardzo fajna akcja. Trochę nam dałeś do, do myślenia. Naprawdę całkiem spoko akcja. Ale dlaczego są dowody na to, że to jest, moi drodzy, zmyślone i czemu to jest akcja marketingowa? Tutaj muszę za zaklaskać wykopowi, naprawdę. Brawo dla, dla wykopu, e, jak zwykle rozwalili system, ze względu na to, że. I'm a Johnny. I am Johnny, sorry. Doszedł do całej, jakby otoczki tego wszystkiego, co się działo wokół nie, I napisał, że hej, cały polski YouTube żyje obecnie tymże człowiekiem. No i wysłał y, profil y, morderer Tommy. Tommy pasuje też pod Tomek. Nie ma się co dziwić. O co w tym wszystkim chodzi? Odpowiedź jest stosunkowo prosta. To sprawnie przeprowadzona akcja marketingowa, która została zaplanowana kilka miesięcy temu. Skąd mam pewność, że tak jest? Proszę zapoznać się z poniższym wpisem na Spotet przed kilku miesięcy. Oczywiście dotyczy innej miejscowości, ale widocznie pomysł został podchwycony i do tej pory świetnie jest wykorzystywany. I pokażę wam już tego screena, bo nie jest to żadna tajemnica. Naprawdę akcja marketingowa e, 10 na 10. Po, post proszę bardzo. Uwaga. Od spotera halo halo Witajcie! Na wstępie chcielibyśmy pozdrowić wszystkich obywateli okolicznych miejscowości. A teraz do meritum. W ciągu kilku, ale najprawdopodobniej kilkunastu miesięcy, albo to było, powstanie projekt, który za poza komercyjnymi celami będzie miał za zadanie wypromować nasze miasto, jak i również okolice. Przedsięwzięcie względem marketingowym ma sprawiać, że o tym projekcie będzie mówić cała Polska. Tym samym promocja naszych pięknych okolic zyska na rozgłosie. Na tym etapie, oczywiście, nie możemy zdradzić szczegółów. Najprawdopodobniej pojawią się w ciągu kilku najbliższych tygodni, możecie od później. Oczywiście, kluczem do sukcesu ma być skoordynowana akcja marketing do której będziecie mogli Państwo dołożyć swoją cegiełkę, ale oczywiście wszystko w odpowiednim czasie. The Darkness. Ha. Słuchajcie, nie wiem jak Wy, ale ja się czuję wydymany. Ja się czuję wydymany, kurwa. Brawa dla Nadi, brawa dla Wykopu, brawa dla insidera, brawa dla Was na czacie, bo bawiliście się w to że się naprawdę zajebiście, ale Czarklał, naprysnął. Mało tego, słuchajcie, mało tego, nie wiem, gdzie to było wrzucone, ale ktoś mi podsyłał i nie wiem, czy to nie było, albo hmm. gdzieś mi ktoś podesłał, nie wiem, czy to na maila, czy to gdzieś, że... O, mam. Już wam pokazuję. Nie wiem, w filu w procentach to prawda, a w filu nie. Mm, już wam pokazuję. Czekajcie. Odpalę tylko Photoshopa, żeby wam to pokazać. Proszę bardzo. E... Zobaczcie, Tomasz Piskorowski, zobaczcie co napisał, widzicie? Tutaj, clown. no jelo, pozamiatane, no nie jesteście narażeni na klauna, jesteście zawiedzeni? Ja jestem, wiem, że miałem iść spać, ale kurde, mówię wam serio, doszedłem do takich informacji, że to jest, a, te konto było fake'em, ok. No, ale dobra, no. Generalnie Tomek zrobił bardzo fajną zaplanowaną akcję marketingową. No, nie ma co ukrywać, ale po tym jednym wpisie na Instagramie jestem w 100% pewien, że jest to akcja marketingowa i to jest właśnie ten screen podesłany przez Nadję. No, jeżeli ktoś wrzuca na swojego Instagrama, ale poszło, no to sorry, ale to jest oczywista sprawa, że to jest akcja marketingowa zaplanowana. No, w 100%. Niestety. A szkoda, bo. Bo miałem nadzieję, że naprawdę będziemy. A że będziemy coś robić. No, chyba, że ktoś tak bardzo zakręcił całą akcją że tylko zrzucił na tomka, jakby wiecie, e, całą, całą sprawę, nie? Znaczy, hm. Piszesz jedną z osób, które są ze spotet yy, koszali.